Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobię dla Was filmik dotyczący yerba mate. Myślę, że będzie bardzo ciekawy, ponieważ będzie to yerba mate, meta mate numer 1. Zanim jednak do tego przejdę, to najpierw chciałbym Wam się pochwalić nowym nabytkiem. Mianowicie będzie to, jak tutaj widzicie, matero z Palo Santo, konkretnie z Burnesia Salmentorio, stąd rośnie to drzewo na terenie Gran Chaco, na pograniczu Boliwii, Paragwaju i Argentyny. To konkretnie jest z Argentyny i jest to po prostu jeden z gatunków Palo Santo. Przypomnę, również mamy na przykład Guajakowca lekarskiego jako również jeden z takichże gatunków. Palo Santo, czyli święty pień, można z niego na przykład zrobić również, słuchajcie, też kadzidła, prawda, które pięknie pachną, także tutaj też warto sobie to kadzidło być może zakupić, jak ktoś lubi ładne zapachy. Palo Santo to wygląda w ten sposób, prawda, ta Burnesia Salmentoi. Jest to ręczna robota, ręcznie robione, prawda, w Argentynie, tak? Tutaj w środku mamy zieloność drewna, tak to wygląda. O, jeszcze zobaczcie sobie dokładnie. No i przechodzimy już do tematu właściwego, czyli do opisu tejże yerby. Z tym, że jeszcze dodam taką rzecz, że ja będę ją zalewał zarówno wodą, jak i następnie sokiem owocowym z jabłek. Zobaczymy, jak będzie to smakowało. Ale najpierw pozwólcie, że sobie tutaj wsypię tą yerbę. Dobrze, jedba wsypana, wbijamy argentyńską rurkę, prawda, czyli bombiję, zalewamy yerba mate, niech ona sobie tam w międzyczasie dojrzeje. No i teraz parę słów o tej yerbie, a potem przejdziemy do opisu pudełka, prawda, i kolejnych tutaj części filmiku dalej, tak? Zatem jest to yerba, słuchajcie, zbierana przy pełni księżyca. To jest bardzo ważne, bo ona jest zbierana generalnie w momencie, kiedy jest dość zimno. Czyli mniej więcej od nocy do samego ranka. Do początków rana. Co to daje? Daje to to, że przy pełni księżyca są, z tego co czytałem, bardzo tutaj, słuchajcie, skoncentrowane te wszystkie rzeczy dobre w roślinie, tak? Czyli wszelkiego rodzaju witaminy, minerały, prawda, antyoksydanty między innymi i tak dalej, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zbierana ona jest bardzo szybko, w związku z czym też jest i tutaj od razu w lesie jest przeprowadzany proces sepacado, czyli w języku guarani otwierania oka. Daje to tyle, że po prostu tutaj przeprowadza się to nad ogniem oczywiście, przed żywy ogień przychodzi ta yerba. Te właśnie listki ostrokrzewu parafajskiego. Przypomnijmy, że rodzajów yerba mate, w zasadzie źle powiedziałem yerba mate, rodzajów ostrokrzewu paragwajskiego jest aż 64 gatunki. Także całkiem sporo, 64 gatunki. No i słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że jest to przeprowadzone jeszcze w lesie, właśnie do sepacado, a potem jest to zawożone jeszcze, prawda, tutaj do nowoczesnych, że tak powiem, tych nowoczesnych tutaj nowoczesnych takich, jakby to powiedzieć, fabryk Barao, ponieważ jest to w kooperatywie z Barao. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o opakowanie, tam się dokładnie dowiecie. No i to jest, słuchajcie, właśnie w ten sposób robione. Robią to również, co ciekawe, więźniowie. Jest robione przez więźniów w ramach tutaj resocjalizacji. Jest to yerba rozbrana przez rodzinę Gem. Ona tutaj tym zawiaduje. Ponadto tutaj Metamate jest firmą, której siedziba znajduje się na terenie Niemiec. Mają konkretnie siedzibę w Berlinie. Także tak tutaj jest to istotne. I co jeszcze, taką Wam ciekawostkę podam, że ja tą yerbę, słuchajcie, kupiłem za
33 zł. Plus jeszcze oczywiście to Matero za 44 zł, czyli jakieś 100 zł wyniosło mnie razem oczywiście tutaj z wysyłką. Wyniosło mnie dokładnie 93 zł. Wyniosło mnie, słuchajcie, cała ta operacja, prawda? Czyli tutaj zakup tego, ale słuchajcie, po prostu pan się tutaj pomylił i dał mi lepszą jerbę, okazuje się. Ponieważ miała to być jerba mate numer, metamate numer 23, a tutaj jest to numer 1, ewidentnie. Także tutaj po prostu pan się pomylił, ale z korzyścią dla mnie. Także bardzo się cieszę z tego powodu. Bo normalnie ta jerba na przykład na dobreziele.pl kosztuje, słuchajcie, 57 zł. Także 33 zł, a 57 to jest jednak duża różnica. Także warto tutaj o tym się dowiedzieć. Co jeszcze warto wiedzieć to na temat tej jerby? No to myślę, że właściwie też to, że ona generalnie wszystkie jerby tutaj metamaty są suszone gorącym powietrzem, prawda? Więc zachowywane są wszystkie tutaj składniki mineralne, odżywcze i tak dalej. Pamiętajmy, że jerby brazylijskie to świeżość liścia przede wszystkim. To jest bardzo ważne, żeby ten liść był świeży. Żeby był jak najświeższy, tak? Żeby miał taki zapach ziołowy, prawda? Taki bardziej taki w stronę pokrzywy na przykład, tak jak Shimaho, coś takiego, tak? To jest jakby istotne dla tych jerb. Ona ma dość dużo kofeiny, ta jerba, dość dobrze pobudza i jest dosyć trwała, jeśli chodzi o wypłukiwanie. Z tego co jerba ma tę recenzję od Adama. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Przechodzimy teraz do oceny pudełka. Pudełko wygląda, słuchajcie, w ten sposób. Jest ono bardzo ładne. Przede wszystkim... Dlaczego? O co tu chodzi? Po pierwsze, chodzi o to, że tutaj mamy tą wypukłość jakby, tak? Tu mamy numer 1, czyli numer właśnie tej jerby, jedynka. Tutaj mamy właśnie pokazane sepacadą, czyli właśnie to otwieranie oka, jeszcze w lesie robione, tak? Czyli nad ogniem bezpośrednio. To jest tradycyjny sposób Indian Guarani tutaj przerywania fermentacji liściowej. Żeby liście nie więdły, prawda, nie gniły i tak dalej. Jest to wszystko przerywane, te wszystkie procesy. Widzicie, tutaj mamy pana, który przeprowadza sepacadą. Co mamy jeszcze? Tak, z tyłu na opakowanie mamy tutaj napisane Fair Trust. Fair Trust, czyli chodzi o to, że to, ta jerba jest właśnie tutaj przygotowywana w taki sposób, że tutaj ludzie, którzy pracują, dostają oczywiście odpowiednie pieniądze, czyli są dobrze wynagradzani, tak jak należy. Mamy jeszcze również, tutaj na opakowaniu tego nie ma, ale wiem to skądinąd, że jerba ta również, i oni się tym chwalą, nie ma tego na opakowaniu w sensie takich napisów, prawda, tam Fair Trust i tak dalej, tylko to jest w opisie, z tego co wiem, że prawda, ta jerba jest również jerbą, bym powiedział w ten sposób, znaczy jest to jerba zdrowa dla lasu, tak? Jakby dla ziemi. O, coś takiego. Nie wiadomo dlaczego, ale tak po prostu tutaj sobie się tym chwalą. Jest to jerba oczywiście ekologiczna, prawda? Jest to jerba organiczna, jest to jerba kraftowa. Także to jest bardzo istotne, tak? Mamy tutaj opisy w języku angielskim. Jeżeli o to chodzi, w języku niemieckim prawda i w języku portugalskim. Pamiętajmy, że Brazylia należała do Portugalii. Tutaj Adam Zierba ma tę recenzję, mówi, że po hiszpańsku, nie jest to po portugalsku. To nawet widać w tym, jak to jest napisane, tak? Tu mamy w środku, także ja wam tego dokładnie nie pokażę, ale w środeczku jest to opisane. Co jeszcze mamy ciekawego na tym? Mamy tutaj postać tego pana. To jest prawdopodobnie twórca marki Barão. Nazwisko chyba jakoś Piccolo, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. On był między innymi wiceburmistrzem miasta de Cotegipe w stanie Rio Grande do Sul, znajdującym się na południu Brazylii. Pamiętajmy o tym, że w Brazylii pije się głównie kawę,
a nie yerba mate. Yerba mate pije się na południu Brazylii i piją ją przede wszystkim gauchos, czy też gauchos po hiszpańsku, tak? Piją z tak zwanych kuj albo porongo w języku hiszpańskim i piją głównie chimarrão. Zatem przejdźmy teraz dalej. Jeszcze mamy tutaj pudełeczko. Ono jest zamykane szczelnie. W ten sposób, że aż syk był z tego, jak to otwierałem. Także widzimy tutaj właśnie kooperatywę z Barão. Dobra, zatem słuchajcie, jeszcze wam jedną rzecz pokażę na pudełku. Mianowicie to, że tutaj mamy pokazane dokładnie, prawda, jak wygląda ją zawartość odżywcza tego. I ona, jak mówię, ma dość dużo kofeiny, jeżeli o to chodzi. I co ciekawe, jest to yerba oczywiście rosnąca w lesie, ze stanów dziko rosnących. Również to ważne, jest to też yerba kraftowa, jak już mówiłem, i co wam jeszcze mogę tu powiedzieć, no to także to, że ona nie jest stresowana, nie ma czegoś takiego, że zrywa się ona na przykład w pełnym słońcu, prawda, często się zrywa, że, no przepraszam, że ona rośnie w pełnym słońcu, że się często zrywa i tak dalej, nie, ona ma, ona się sobie powoli, tak dalej, na przykład w przypadku Metamaty 23, tak jak czytałem, pewnie w tym przypadku też, zrywa się on co 3 lata, tak? Zatem tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Przejdźmy teraz do oceny liścia. Liście wyglądają w ten sposób. Dość zielone, są bardziej zielone niż mate green. Bardzo drobne patyczki, czyli palitos. W sumie niewielka ilość pyłu. Pył tutaj jest jak najbardziej, ale jest to ilość niewielka. Także tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. Listki te są dosyć ładne, ładnie zrobione, prawda, nie ma tutaj przebarwień, tego typu rzeczy. Także widać, że to było robione szybko, tak żeby zachować całą tutaj wartość tych, tego, prawda, tej yerby. Ma też ona dość dużo teobrominy. Czyli też ona, teobromina z kolei znajduje się w czekoladzie między innymi. Tutaj widzimy z kolei yerba mate, prawda, już zalaną. Też widzimy właśnie zieloność tych liści. Te liście są bardzo zielone i tak dalej. Zobaczymy teraz oczywiście zapach tej yerby. Przepraszam, tutaj wezmę bardziej to, bo to mi bardziej pachnie tym Palo Santo. W zapachu przypomina, bym powiedział, takie trochę może rzeczywiście zioła, ale jakby też takie, może troszkę bym powiedział w stronę wafelków, coś takiego, tak? Ale bardziej takie wafelki z ziołami, zioła z wafelkami, coś w tym stylu. Dobra, zatem tak to, słuchajcie, tutaj wygląda. I teraz ocena smaku. Jak to smakuje? Najpierw zalana wodą i potem ocenię wam, do czego to by pasowało. Aha, z tego co Adam mówił, to jest różnica między zimną wodą a ciepłą wodą, czyli między terere a zaloną wodą ciepłą, tak? Podobno przy zimnej wodzie jest bardziej takie agresowe, takie soczkowe. Tutaj jest to zalane ciepłą wodą. Ja mam to na podstawie ciepłej wody. Zatem nie czuć nut takich dymnych, tak jak ma to miejsce w Paragwaju. Nie czuć nut również kwaskowych, czyli tak zwanych kwaśrurowych, jak to ma miejsce z kolei w przypadku, słuchajcie, no, w przypadku mate green. Czuć taką ziołowość, taką słodycz, słodycz takich trochę, bym powiedział, takiej, trochę mi to przypomina, słuchajcie, bym powiedział w ten sposób, że troszkę mi to przypomina, i szedłem w tym kierunku, trochę mi to przypomina
jak mam to powiedzieć, troszkę mi to przypomina pokrzywę po prostu. Pokrzywę, natomiast ponadto też ta zieloność tutaj, ona trochę w ustach zalega, mam na myśli tą lekką gorzkość taką, ale to nie jest jakaś gorycz taka, prawda, z innych jeb typu paragwajskiego czy argentyńskiego, tylko jest taka świeżość liścia, taka gorzkość świeżości liścia. Taka słodko-gorzkość. O, tak jakby trochę, rzeczywiście takie batoniki jakby, albo bardziej takie wafelki z ziołami. O, to mi się tak to kojarzy, tak. Słodycz trochę tak w tym kierunku bym szedł. Taka nie mineralna słodycz, jak w przypadku na przykład Liebig, tylko słodycz taka bardziej liściowa. Tak, bardziej taka liściowa słodycz. O. Do czego to by pasowało? Moim zdaniem pasowałoby to, słuchajcie, pod przede wszystkim owoce morza, frutti di mare, tak? Przede wszystkim pod to. Pod frutti di mare pasowałoby to doskonale. I bym powiedział, że głównie pod to, najlepiej pić to uważam, że samemu, czyli sauté. Takie świeże ziółka, prawda, babuni. Przejdźmy teraz do Mate de Russo. Dlaczego robię Mate de Russo? Dlatego, że w przypadku Meta Mate 23 stwierdzono, że dobrze byłoby właśnie tą Mate de Russo zrobić. Ja sprawdzę to na numerze 1. Zatem zalewamy sokiem jabłkowym, tłoczonym. Więc bez żadnych tam dodatków cukrowych i tak dalej. Dobra, pijemy. Smak takiego soku jabłkowego, ale to jest dodatkiem jedbym. Ta jedba się przebija, ta świeżość liścia i tutaj nadawałoby się bardziej pod jakieś ciasteczka na przykład. Pod może alfajores właśnie. Pod jakąś może, bym powiedział, no nie czekoladę. Nie. Pod ciasteczka biszkoptowe na przykład. O, coś takiego, tak? Smak jest dosyć, słuchajcie, ciekawy, dosyć fajny. Próbowałem dać żonie tą jedbę, żona spróbowała. Średnio ta jedba smakowała, ale ona ogólnie lubi jedb. Generalnie, jakiej by nie spróbowała. Mnie natomiast smakuje bardzo ta jedba. Jest to bardzo dobra jedba, bardzo smaczna. Ja ją bardzo polecam. Możecie ją poczęstować babcie tą jedbą, spokojnie. Babcia myślę, że będzie bardzo zadowolona i kontenta. Ponieważ zawiera ona dużo, prawda, tutaj witamin, minerałów i tak dalej. No i bardzo mi się podoba to, że jest ona również robiona tutaj, jest tutaj wykorzystywana praca więźniów w ramach resocjalizacji. Także jak słuchajcie, więźniowie mają coś do jako resocjalizację, to proponuję wysłać ich do Brazylii, do firmy właśnie Metamate, tam żeby przeprowadzali proces sepacado, między innymi, czyli brali gałązki nad i listki ostrożnego paragwajskiego nad żywym ogniem. Ja bardzo lubię ogień. Ogień jest cool. Także słuchajcie, szczęść Boże z Panem Bogiem. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się. No i jest to naprawdę dobra jedba, dobra inwestycja i cieszę się jeszcze raz, że wydam na nią 33 zł, a nie 57. Szczęść Boże z Panem Bogiem, Marcin Wiśniarski, jak zawsze, dobra jedba mate. Ta naprawdę dobra. Szczęść Boże.